zapytać Luscia. No z tego miejsca gorące brawa dla was, dla zawodników, tak? No bo gdyby nie by, no to tej ligi nie było, także teraz poszło brawa dla was. Dzięki wielkie. Teraz oczywiście dziękujemy firmom, które reprezentujecie, no bo wiadomo, że gdyby nie te firmy, to znów nie byłoby tego budżetu. Także też cieszymy się, że te firmy dołączają, że są kolejne firmy, są nowości, są też transfery. Także też gorące brawa dla waszej firmy. Robert Szwędzak, zapraszamy do Małgorzata. To może jedno pytanie, czy wasz bramkarz, który jest nagrodzony, rzeczywiście był ostrym drużyny po każdym meczu. Czuliście to, że właśnie dzięki niemu wygrywacie kolejne mecze? Nie. To mój tak, dlatego bo to tu nie ma. Maciej Bułka, zapraszamy. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I seek what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? Pierwsze miejsce go interesuje i nie bał się tego mówić i walczyliśmy do końca. Więc dla mnie chłopaki punktowo jesteśmy na pierwszym i każdy z was jest mistrzem i jestem dumny, że jestem waszym kapitanem, tak więc dziękuję wam, jesteście mistrzami. Brawo, to były słowa prawdziwego kapitana. Minionego już sezonu pierwszej ligi, Beskidzkiej Ligi Biznesu została ekipa z Wyrzia Łódź, brawo ogromne! Chciałbym podziękować wam wszystkim, każdej drużynie, tak, za tą rywalizację, bo naprawdę chłopaki było super, mega, tak? Czekam tutaj z niecierpliwością na następny sezon, czekamy na drużynę RevLife, bo naprawdę chłopaki też dobrze grają. No i dziękuję, chciałbym podziękować prezesowi firmy. To jest nasz prezes, Janusz Gratka, który od samego początku dziękuję za finansowanie drużyny, dziękuję za wsparcie mentalnie, no i dziękuję chłopakom, dziękuję drużynie za wygraną.